Robert Wieland. Niezawodna dobra nowina. Wprowadzenie. Myślę, że w ciągu 50 lat mojej posługi duszpasterskiej w doradzaniu ludziom z problemami duchowymi mogę śmiało powiedzieć, że nigdy nie spotkałem kogoś zniechęconego lub pokonanego duchowo, którego problem nie wynikałby z jednej z dwóch przyczyn. Albo ta osoba nigdy nie zrozumiała, jak dobra jest dobra nowina Ewangelii, albo nigdy naprawdę w nią nie uwierzyła. Jeśli przeczytasz prosty zapis wypowiedzi Jezusa w czterech Ewangeliach, wielokrotnie przekonasz się, że ma on dobre wieści dla szczerych ludzi, którzy pragną pokoju. Powiedział: Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym uzdrowił skruszonych w sercu, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a więźniom uwolnienie. Izajasz 61:1. Ta książka opiera się na założeniu, że taka dobra nowina ma potężną moc. Moc nie tkwi w osobowości posłańca, ale w samym przesłaniu. Jest to szczególnie widoczne w nowotestamentowej prawdzie o usprawiedliwieniu przez wiarę. Dla wielu ludzi ta doktryna jest arcynudna. Modlę się, aby ta skromna próba uczynienia jej żywą sprawiła, że twoje serce zacznie śpiewać teraz i na wieczność. Robert Wieland. Rozdział pierwszy. Boże ramiona obejmują świat. W gruzach ruin starożytnych imperiów znajdujemy bezcenny klejnot o nieopisanym pięknie, dobrą nowinę Nowego Testamentu. Już raz uratowała cywilizację przed samobójstwem. Większość problemów nękających świat koncentruje się na nieodłącznym złu ludzkiej natury. W jakiś sposób manipuluje ona społeczeństwem i jednostkami, by wybierały samolubną drogę. Stąd okropności, z którymi mamy do czynienia, takie jak narkotyki, korupcja, przestępczość, wojny, grożące globalną ruiną. Trzeba przyznać, że światło jest silniejsze od ciemności, ale czy prawdą jest również to, że dobro jest silniejsze od zła? Czy miłość może zatriumfować nad nienawiścią? Na przykład, czy Bliski Wschód może kiedykolwiek nauczyć się kochać? Czy kokainowi miliarderzy mogą się nawrócić? Czy dobre wieści mogą przezwyciężyć złe wieści? Miliony niespokojnych młodych ludzi w to wątpią. Mają przeczucie, że los ludzkości jest przesądzony. Jeśli nie zabije nas AIDS, zrobi to zubożenie warstwy ozonowej. Jutro umrzemy, mówią, a dziś oddają się hedonistycznemu pobłażaniu. Ich cynizm jest przynajmniej racjonalny. Wiedzą, że światowe zasoby mogłyby wyeliminować głód i niedostatek, a mimo to masowe ubóstwo z nas kpi. Wyczuwają, że jeśli problemy innych ludzi są nieuleczalne, pewnego dnia ich własne będą takie same. XVII-wieczny John Donne ujawnia nasze prawdziwe uczucia, które są być może nieświadome, ale mimo to znaczące. Jeśli gruda zostanie zmyta przez morze, Europy jest mniej. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, ponieważ jestem zaangażowany w ludzkość i nigdy nie wiadomo, dla kogo dzwon bije. Bije dla ciebie. Nie tylko młodzież jest zaniepokojona. Dziadkowie martwią się o to, jakie życie pozostawią w spadku swoim wnukom. Tak długo jak głód i marność przytłaczają masy w trzecim świecie, który obecnie obejmuje amerykańskie śródmieścia, bezpieczeństwo w naszym własnym świecie musi stawać się coraz bardziej kruche. Czy możemy na zawsze pozostać twierdzą spokojnego dostatku w ocenie urażonego niedostatku? Czy nasze wnuki muszą barykadować swoje domy z AK-47? W Ameryce Północnej mamy do czynienia z niepokojącą dezintegracją społeczeństwa. W 1964 roku prezydent Lyndon Johnson obiecał, że dni zasiłku są policzone. 3 dekady i setki miliardów dolarów później. Gdzie jest to wielkie społeczeństwo? Ogólnie rzecz biorąc, biedni są biedniejsi, a bogaci są bogatsi.
Podczas gdy nasi biedni stają się coraz bardziej zdesperowani, dobrze sytuowani również odkrywają, że problemy z radzeniem sobie z nimi zbierają śmiertelne żniwo na ludzkiej psychice. Richard Reeves, piszący dla Universal Press Syndicate, twierdzi, że wielu z nas pęka, pokonani przez narkotyki lub alkohol, zazdrość lub mobilność naszych własnych diabłów i słabości. Czy Ameryka oszalała? Jeśli Ameryka ze wszystkimi swoimi pieniędzmi i możliwościami, jakie daje zespół doradców, nie może rozwiązać swoich problemów z narkotykami, przestępczością, analfabetyzmem, przemocą i ubóstwem, młodzież zastanawia się, jaka jest nadzieja dla współczesnego świata. Amerykański przykład wolności był ostatnią najlepszą nadzieją ludzkości. Jeśli ten naród sam się zniszczy, wszędzie zaczną wyrastać nowi Hitlerzy czy też Idi Aminowie. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego USA twierdzi, że nasze ubóstwo przesiąknięte przestępczością przybrało przerażające rozmiary w miastach. Postępujący rozkład śródmieść szokuje tych, którzy jeszcze kilka lat temu pamiętali erę spokoju i bezpieczeństwa. Furgonetki w Harlemie podjeżdżają teraz na chodnik, by sprzedawać narkotyki w kolejce długiej na 20 osób. Moje najgorsze sny nie były nawet zbliżone do tego, mówi Shakur Aliuvani z Youth Action Construction Training Program. Nigdy nie myślałem, że może być aż tak źle. Dlaczego ludzie z szeroko otwartymi oczami sięgają po kokainę i inne używki? Coś jest nie tak, ponieważ te nałogi są z gruntu samobójcze. Tylko bardzo chory gatunek może zniszczyć sam siebie. Jeśli wkrótce nie nastąpi zmiana, możliwym scenariuszem na XXI wiek może być spolaryzowane społeczeństwo, ukryte ogromne więzienia i szpitale dla przestępców, ofiar AIDS i narkotykowych zombie z normalnymi ludźmi pracującymi w pełnym wymiarze godzin na ich utrzymanie. Złowieszcza chmura na niezbyt odległym horyzoncie sugeruje możliwe nadejście narodzonego na nowo Hitlera, który ugnie się pod presją oburzonej opinii publicznej i zorganizuje tańsze, ostateczne rozwiązanie. Tym razem dla przestępców, ćpunów i różnych niepożądanych osób. Nazizm był wypłynięciem na powierzchnię podziemnego strumienia zbiorowej demencji, wiecznie czekającego na kryzys powszechnego gniewu. Niektórzy trzeźwi, niereligijni analitycy otwarcie obwiniają młodzieńczy seks i niewierność małżeńską jako podstawową przyczynę naszego eksplodującego syndromu ubóstwa, przestępczości i uzależnienia. Podczas gdy solidne małżeństwa prawie zawsze prowadzą do rozsądnego dobrobytu i porządku, rodziny z jednym rodzicem, z pewnymi wyjątkami, mają tendencję zmierzającą w kierunku głębszego ubóstwa. Czy trudno jest wierzyć w Boga miłości? Daniel Moynihan mówi, że rozbite rodziny proszą o chaos i otrzymują go. Przestępczość, przemoc, niepokoje, nieporządek są prawie nieuniknione. Telewizja i filmy propagują niewierność każdego rodzaju. To moralny ferment, który Jezus przepowiedział na nasze czasy. Ponieważ nieprawość się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Mateusz 24:12. Stygnie, ponieważ ludzie już w nią nie wierzą. Nieprawość to bezprawie, wewnętrzny bunt serca przeciwko Bożym zasadom moralnym. Jeśli trudno jest nam wyobrazić sobie istnienie sprawiedliwego Boga, wszystko, co musimy zrobić, to rozpocząć rozumowanie od rzeczywistości zła. Umysł cielesny jest wrogi Bogu, bo nie podlega prawu Bożemu. Rzymian 8:7. Tajemnica przewrotnej ludzkiej natury jest wystarczającym dowodem na to, że Biblia jest prawdziwa, ponieważ rzeczywistość zła zakłada istnienie dobra, tak jak cień zakłada istnienie światła za przeszkodą. Niezależnie od tego, czy ktoś jest religijny czy nie, nie może zaprzeczyć, że dotarliśmy do czasów dokładnie określonych przez Jezusa, gdy powiedział, że serca ludzkie będą omdlewać ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na ziemię. Łukasz 21:26. Im lepiej ktoś jest poinformowany,
tym bardziej prześladują go cienie jutra. Ale jest nadzieja. Podczas gdy codzienne wiadomości stają się coraz gorsze, istnieje dobra nowina, która staje się lepsza. Nasza mroczna przyszłość jest świetlana. Biblia wkracza na scenę z zapierającym dech w piersiach przesłaniem nadziei. Zapewnia nas, że istnieje osobowy Bóg, Ojciec Niebieski, Stwórca, Zbawiciel, który naprawdę kocha ten szalony, okrutny, samolubny, brutalny, niemoralny, diabelski świat. Ta dobra nowina przewyższa wszystkie złe wieści, ponieważ jest źródłem miłości, która jest pozytywna, aktywna i ze swej natury musi być skuteczna. Najbardziej znanymi słowami w wielu językach są te: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jan 3,16. Większości z nas trudno jest przytulić brudną, odrażającą istotę ludzką. Bóg przytula tę planetę do swego serca, choć jest ona zła i brudna. Jest jak ojciec obejmujący marnotrawnego syna, biorący zło do siebie i oczyszczający je. Ta miłość jest najbardziej zdumiewającą prawdą, jaką ludzkość może kontemplować. Ta nowa idea zadziwiła wyrafinowany świat czasów Nowego Testamentu. Prawdopodobnie tak duży odsetek populacji wierzył wówczas w istotę najwyższą, jak obecnie, ale zarówno rzymscy arystokraci, jak i niewolnicy uważali za niezrozumiałe, że Bóg faktycznie troszczy się o bezwartościową ludzkość. Jeśli tak, to jak mógł patrzeć na takie niesprawiedliwości jak niewolnictwo, korupcja polityczna i rozlew krwi gladiatorów w Koloseum i nic nie zrobić? Wyobraźmy sobie poruszenie, jakie wywołali apostołowie, gdy twierdzili, że Bóg kocha podłych, samolubnych, okrutnych i złych ludzi. Nie dlatego, że kocha ich złe uczynki, ale kocha ich samych. Kocha niewolników, gladiatorów, prostytutki, morderców, pazernych poborców podatkowych, okrutnych cesarzy? Pytali Rzymianie. Tak, odpowiedzieli apostołowie. Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Mówi Jan 3,17. Była to radykalna, rewolucyjna idea dla ludzi, którzy postrzegali Boga jako obojętnie protekcjonalnego wobec dobrych ludzi i nienawistnego wobec złych. Ale takie obalenie starożytnych wartości nigdy nie przekonałoby ludzi, chyba że poparłyby je solidne dowody. Apostołowie musieli udowodnić, że nie wymyślili takiej miłości z własnej wyobraźni. Dowody istniały i były niepodważalne. Kiedy Syn Boży został stracony przez okrutnych rzymskich żołnierzy, uczynił coś niewyobrażalnego. Kochał i modlił się za swoich wrogów. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasz 23:34. Nikt nie mógł sobie przypomnieć, by ktokolwiek wcześniej powiedział coś takiego. Dla całego świata Chrystus pokazał, że Bóg jest miłością. 1 Jan 4:8. Prawdziwą miłością, której ludzkość nie mogła podrobić. Teraz świat był na najlepszej drodze do wywrócenia go do góry nogami. Dzieje 17:6. Żadne stworzenie z Marsa nie mogło wzbudzić większego zdumienia niż ta nowa idea. Miłość, która nie zależy ani od piękna obiektu, ani od jego dobroci. Miłość, która nie tylko kocha brzydkich i podłych ludzi bez wartości, ale która faktycznie tworzy w nich wartość? Kiedy ludzie o tym usłyszeli, chcieli wiedzieć więcej. Najlepsi myśliciele tamtych czasów wychwalali miłość greckiej Alcestis do Admetusa jako najwyższe objawienie boskiej dobroci. Była gotowa umrzeć za dobrego człowieka. Apostołowie powiedzieli, że nie, to nie jest prawdziwe. Dowodem zdumiewającej miłości Boga jest to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy grzesznikami, gdy byliśmy Jego wrogami. Rzymian 5, 8 i 10.
Żydzi i Rzymianie patrzyli na siebie ze zdumieniem. Jeśli Bóg istniał, starożytni wyobrażali go sobie przebywającego w wyniosłej izolacji, czekającego, aż ludzie go poszukają. Chrystus objawił go w jaskrawym kontraście jako osobistego Zbawiciela, który przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Łukasz 19:10. Praktyczny efekt tej nowej idei miłości. Ludzie, którzy usłyszeli tę wiadomość, oszaleli z radości. Teraz ich zwykła egzystencja nagle nabrała cennego znaczenia. Smutek, rozczarowanie, ból, a nawet zniewolenie i męczeństwo stało się zaszczytne i święte w świetle tego nowego objawienia. Śmierć straciła swoją grozę, ponieważ Chrystus pozbawił ją żądła. 1 Koryntian 15, 55-57. Mówili, że sam Bóg zbliżył się do nas, przyjmując naszą naturę, cierpiąc z nami, stając się z nami jednym. Każdy wierzący niewolnik stał się księciem, a każdy wierzący książę był gotowy uklęknąć obok swojego niewolnika. Nie było końca konsekwencją tego zdumiewającego pomysłu. Przychodząc w osobie swego Syna, aby szukać tego, co zostało utracone, Bóg uczynił coś, co wydawało się niepojęte. Schodził coraz niżej i niżej na tak ciemne poziomy protekcjonalności, że osiągnął głębię, poza którą samo upokorzenie nie mogło istnieć. Ci, którzy słuchali apostołów, widzieli schody, nie prowadzące od człowieka do Boga, ale kroki, które On podjął, schodząc na najniższy poziom naszego upadłego człowieczeństwa. Nie tylko pozostawił za sobą aniołów i uniżył się, stając się człowiekiem, ale urodził się w brudnej ruderze, w której szukały schronienia niegrzeczne zwierzęta. Następnie wiódł chłopskie życie, służąc i ciężko pracując. Pod koniec wybrał posłuszeństwo aż do śmierci, stawiając czoło jej grozie, zamiast próbować uniknąć sądu, jak to czynią samobójcy. I to nie było wszystko. To, co poruszyło umysły ludzi, to historia o tym, że kiedy ten Syn Boży został odrzucony przez przywódców jego własnego ludu, ukrzyżowali go jako przestępcę na rzymskim krzyżu. Oznaczało to, jak wszyscy rozumieli, że doświadczył on ostatecznego emocjonalnego cierpienia z powodu odrzucenia przez Boga, ponieważ w starożytności wierzono, że ten, kto zostaje powieszony na drzewie, jest przeklęty przez Boga. Powtórzonego prawa 21-23 oraz Galacjan 3-13. Omówimy to w rozdziale 6. Syn Boży cierpiał odpowiednik piekła. Poświęcił nie tylko swoje życie tu i teraz, ale także swoje nadzieje na wieczność. To sprawiło, że ludzie nie mogli spać przez całą noc, myśląc i rozmawiając o tym. Zmagali się z wysiłkiem, by pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i głębokość i wysokość, aby poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Efezjan 3, 18-19. Nie mógł widzieć nadchodzącego zmartwychwstania. W procesie kontemplacji tego boskiego czynu wyzwolona została fenomenalna moc zmieniająca życie. Po zapomnieniu o posiłkach podczas poszukiwania tej prawdy znalazłeś się w obliczu życia jako nowa osoba. Inny cel życia wykraczał teraz poza ból i przyjemność. Taka miłość dokonała niemożliwego dla wysokich i niskich, bogatych i biednych, wolnych i niewolników. Uwolniła tych, którzy przez bojaźń śmierci całe życie byli w niewoli. Hebrajczyków 2:15. Wspólny mianownik leżący u podstaw bólu we wszystkich ludzkich smutkach wyparował. Uchwyć dreszcz emocji, jaki poczuli ci ludzie. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Miłość, agape, stała się między nami przez to, abyśmy mieli odwagę w dzień sądu, bo jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, lecz doskonała miłość usuwa bojaźń. 1 Jan 4, 9-18.
zmartwychwstanie Chrystusa udowodniło prawdziwość Ewangelii. A na zakończenie tej chwalebnej dobrej nowiny Syn Boży zmartwychwstał trzeciego dnia po haniebnej egzekucji. Ogłosił w triumfie, że posiada klucze piekła i śmierci, aby wszyscy, których serca doceniły wymiar Jego rewolucyjnej miłości, zatriumfowali nad śmiercią wraz z Nim. Apokalipsa 1, 17 i 18. Zmieniająca życie dynamika tej miłości jest zawarta w bezcennym klejnocie Pawła. Mówi on, dlaczego i w jaki sposób ci, którzy uwierzyli w tę miłość, znaleźli moc w jej dobrej nowinie. Miłość Chrystusowa przynagla, motywuje nas, ponieważ w ten sposób sądzimy, że jeśli jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. I że umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, odtąd nie żyli dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. 2 Koryntian 5, 14 i 15. W końcu boska prawda przeniknęła przez najgłębszą obronę naszego egocentrycznego sposobu myślenia. Niczym pocisk termojądrowy odnalazła źródło naszego samolubstwa i unicestwiła je. W ten sposób korzeń, z którego wyrosły wszystkie gorzkie owoce ludzkiego zła, został wykorzeniony przez pokorną ofiarę i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa. Niemal z dnia na dzień wierzące istoty ludzkie, które były podłe, brzydkie i okrutne, zostały przemienione w kochających, pełnych miłości ludzi. A ci na szczycie, którzy myśleli, że mają wszystko, czego serce zapragnie, odkryli, jak pusty jest światowy sukces bez Chrystusa. Dokonała tego dobra nowina. W Nowym Testamencie Paweł zawiera częściową listę różnych kategorii uzależnień, z których zostaliśmy wyzwoleni dzięki tej prostej Ewangelii. Wierzący byli wcześniej cudzołożnikami, bałwochwalcami, homoseksualistami, sodomitami, złodziejami, pożądliwymi, co my nazwalibyśmy zakupoholikami, alkoholikami i malwersantami. Takimi byli niektórzy z was, mówi apostoł do zboru w Koryncie. Doświadczyli oni jednak wyzwolenia z tych wrodzonych obsesji i stali się obmytymi i uświęconymi nowymi ludźmi. 1 Koryntian 6, 9 po 11. Ci ludzie nie zrobili nic, aby osiągnąć tak radosną wolność od swoich psychicznych łańcuchów. Zobaczyli coś i uwierzyli w to, nowinę o zadośćuczynieniu Syna Bożego. W świecie, w którym samolubne okrucieństwo było tak powszechne jak brud, to objawienie było jak katarzis. Przez poprzednie tysiące lat historii żaden filozof, dramaturg, poeta czy kapłan nie wyobrażał sobie tak zdumiewających idei. Ta sama dobra nowina jest potężna i dziś. Miłość Boga do grzeszników jest wciąż najlepszą nowiną, jaką ktokolwiek kiedykolwiek usłyszał. Jest pozytywna, aktywna, wytrwała, poszukująca, a zatem tak samo potężna dzisiaj, jak była kiedykolwiek. Nikt nie może jej ignorować. Albo się w nią wierzy, albo nie. Nikt nie może siedzieć z założonymi rękami po usłyszeniu tego, co jest głoszone zgodnie z prawdą. Najstraszniejsze zło, jakie zna współczesny świat, pochodzi z tego samego źródła ludzkiego samolubstwa, które stało się przekleństwem za czasów apostołów. Czy ta sama nowina mogłaby przemienić dzisiejszych handlarzy kokainą i ich ofiary, prostytutki, malwersantów, rasistów, morderców, zmysłowych materialistów? Miliony ludzi twierdzą, że tak. Co ważniejsze, Duch Święty poprzez Biblię mówi tak. Przemienia również bogatych i wykształconych, samowystarczalnych, twardych potentantów, naukowców i polityków. Trzy założenia sprawiają, że trudno uwierzyć w prawdziwość tej wyjątkowej miłości. Po pierwsze, skoro szanujący się ludzie nie przytulają brudnych, niezasługujących na to złych ludzi, dlaczego Bóg miałby to robić? Po drugie, jak nieskończony Bóg może mieć uczucie takie jak my, ludzie? I po trzecie, jeśli Bóg naprawdę kocha świat, dlaczego nie udowodni tego, robiąc coś, by powstrzymać jego obecny upadek? Wielu zakłada, że odpowiedzi są niemożliwe. Konwencjonalna mądrość rzeczywiście nie ma żadnych,
Ale tutaj Biblia staje w świetle reflektorów i obala wątpliwości. Rozważymy tę kwestię w następnym rozdziale.